Cześć, jak widzicie, przygotowuję sobie stanowisko do dalszych testów związanych z balancerami aktywnymi. Pierwszy balancer aktywny, który testowałem jakiś czas temu. Zamontowany tutaj działa. Świecąca na stałe dioda zielona oznacza, że balancer aktywnie jest w stanie spoczynku, ponieważ nie ma co robić. Cel diferencji na poziomie 13 mV, więc powiem Wam, że robi robotę. Jak najbardziej polecam ten balancer. Bardzo fajnie pracuje. A my wróćmy do testu. Jak widzicie, w tle jest GK BMS. To jest mój stary BMS z balancerem aktywnym. Problem był związany z tym, że zaczął BMS pokazywać mocno ujemne temperatury, co praktycznie uniemożliwiło jego pracę. Na tą chwilę BMS bez kontroli temperatury jest praktycznie bezużyteczny. Jeżeli interesuje Was ten temat związany z tym BMS-em, odsyłam do filmu, który nagrałem jakiś czas temu. Tutaj gdzieś link się powinien pojawić w górnym rogu, lewym bądź prawym. A my wracamy do naszego testu i już tłumaczę, dlaczego on jest tutaj podpięty. Poprzedni balancer, który dla Was testowałem, on ma komunikację i można sobie sprawdzać stan pracy, napięcia i tak dalej. Kolejne balancery, które mam do testów, czyli ten balancer aktywny 5-amperowy, który miałem u siebie na magazynie, 14S, pracował 3 lata, nie ma takiej komunikacji. Jak również kolejny balancer, który mam do testów, jest to sztukanówka. S również nie ma tej komunikacji. Są to proste balancery, które robią naprawdę dobrą robotę, ale żeby sprawdzić jak dobrą, potrzebuję podglądu na poszczególne szeregi, aby zobaczyć jak sobie radzi z wyrównywaniem tego pakietu. I dlatego wykorzystam właśnie ten mój uszkodzony BMS, ponieważ tutaj nie będzie mi potrzebna funkcja tych temperatur, nie musi być ładowany, nie musi być rozładowywany. Chodzi tylko i wyłącznie o podgląd, a podgląd właśnie mi zapewni poprzez aplikację. Więc zostawię go sobie podpiętego tak pod ten nasz testowy pakiet dla potrzeb testu tych balancerów, ale również tego balancera aktywnego indukcyjnego. On też będzie potrzebował takiego monitoringu, ponieważ również nie posiada żadnej wbudowanej komunikacji. Jeżeli chodzi o samo podłączenie, zapraszam do filmu związanego z testami tych balancerów. Ten link też gdzieś tutaj powinien pojawić. Wyjaśniłem dokładnie tam, jak podłącza się BMS, balancer i tak dalej do pakietów, więc tego tłumaczyć jeszcze raz nie będę. Dodam tylko taką jedną ciekawostkę, że balancery z obsługą poprzez aplikację mają dodatkowy jeden przewód na końcu. O, tutaj mamy B+. Czy to są BMS-y, czy to są balancery, jeżeli mają sterowanie poprzez aplikację, ten B+ występuje. Spinamy z ostatnim przewodem w szeregu, czyli tak jak tutaj, robimy mostek, łączymy powiedzmy nasz B14, łączymy z naszym ostatnim B+em i dajemy to na skrajny biegun dodatni. Wymagane jest do tego, aby zasilić logikę, czy też prawdopodobnie jakąś komunikację w takim balancerze aktywnym na kondensatorach, w tym czy w tym. Tego B+a już nie ma, ponieważ nie ma tutaj żadnej komunikacji. Zaczynamy od B-, przechodzimy sobie i po prostu na koniec mamy B14. Tak więc chciałem to wyprostować, skąd się bierze w niektórych urządzeniach B+, a dlaczego w niektórych nie ma. I dlaczego w niektórych trzeba ten B+ mostkować z ostatnim w szeregu podłączonym przewodem, a dlaczego w niektórych tego typu urządzeniach tego nie ma. Oraz zawsze, jak zwykle, odsyłam do schematu, które dostarcza producent. On jest po prostu podstawą do tego, abyśmy to dobrze podłączyli. Nie uwierzycie, zerknijcie sobie. BMS pokazuje teraz dobrze temperatury. Wszystkie te opcje w BMS-ie powyłączałem, aby nie zafałszował nam wyników testu. Cel diferencji voltage jest bardzo mała, więc muszę rozbalansować ten pakiet i dopiero wrócę do testów. Ale wszystko jest podłączone poprawnie, tak jak powinno być. Zresztą ten BMS wcześniej pracował w systemie 14S, dlatego nic tutaj nie muszę zmieniać, ale zobaczcie sobie, że kurde,
pokazuje dobrze temperatury teraz. W pomieszczeniu jest około 10 stopni i pokazuje wszędzie poprawne temperatury, gdzie wiele razy restartowałem go na ścianie, wyciągałem czujniki, podmieniałem różne czujniki temperatur, no i pokazywał niepoprawnie. Teraz poleżał sobie ze 2 miesiące na półce, podłączyłem go i te temperatury pokazuje poprawnie. Na koniec tych wszystkich testów, jak już mi tutaj nie będzie potrzebny do monitoringu, to wrócimy do tematu i ja go sobie tutaj rozbiorę i sprawdzę, czy tam przypadkiem nie ma jakichś zimnych lutów lub tym podobnych tematów. Okay. Więc przechodzimy do naszego testu. Teraz zajmę się tak naprawdę tym, aby rozbalansować ten pakiet, doprowadzić go, aby tutaj cel differences voltage było na poziomie między 600 a 700 mV i dopiero podepnę w pierwszej kolejności ten, a potem ten i sprawdzimy, ile czasu zajmie mu wyrównanie takiego pakietu. Jak sami widzicie, cel difference na poziomie 700 mV. Jak widzicie, mamy rozbalansowane ładnie szeregi, jeżeli mogę tak to nazwać, ale mamy i 4, i 3,5, i 3,6, 3,8, 3,9, 3,5. Nie przedłużając, podłączamy balanser i tak, ta kostka idzie tutaj i ją podłączamy pierwszą. Balanser już wystartował, ponieważ do startu nie wymaga podłączonych dwóch kostek. Wystarczy co najmniej chyba 4, jak dobrze pamiętam, i już będzie działał. I mamy podpięty już komplet. Od razu widać, że coś się dzieje. Nie wiem, czy to będzie widać. Wrzucę screena, żeby to było lepiej widoczne. Ja spróbuję to jeszcze złapać na mierniku. Nie wiem, czy to się uda w ogóle. A nasz szereg 12 jest najbardziej rozładowany. Ma napięcie 3,56. I w tej chwili przepływa do niego prąd o natężeniu 1 ampera. W przypadku tego balansera Giantkeya, którego testowaliśmy ostatnio, tam wyglądało to inaczej. Ponieważ w tamtym balanserze była taka sytuacja, że ładował się zestaw kondensatorów, tych superkondensatorów, i potem przekazywał ładunek pełną mocą do tego szeregu, który był najmniej naładowany. I tam było widać, że to natężenie prądu cały czas skacze nam, tak? A w tym przypadku mamy taką sytuację, że tutaj my widzimy, że ten prąd non-stop przepływa do tego najmniej naładowanego szeregu. Gdzieś tak zapewne, gdyż na zmianę poszczególne sekcje ładują się z tych bardziej naładowanych szeregów i przesyłają ten prąd do tego najmniej naładowanego szeregu. Dlatego monitorując cały czas ten 12 szereg, widzimy nasz stały przepływ prądu. Zapewne już zauważyliście, że natężenie prądu spada. Na początku było powyżej 1 ampera. W tej chwili już mamy 0,85 i spada. Dlaczego tak się dzieje? To też jest kolejna różnica pomiędzy tym balanserem a tamtym. W tamtym balanserze, jak wspominałem, zestaw tych superkondensatorów się ładował i pełną mocą, czyli tymi 4 amperami, ładował szereg, który był najmniej naładowany. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Nie dość, że ten prąd, ten przepływ jest z naszej perspektywy, jak już tłumaczyłem, bardziej ciągły, to natężenie, jak widzicie, spada. I to jest pewna wada tego balansera, ponieważ im większa różnica pomiędzy szeregami, tak, tym to natężenie prądu będzie większe. Więc jeżeli byśmy mieli dużą różnicę pomiędzy 12 a powiedzmy 8 szeregiem i byłoby to powiedzmy w granicach 1 V, natężenie prądu byłoby prawdopodobnie maksymalne oraz w momencie, kiedy ta różnica napięć by się nam zmniejszała i powiedzmy zostałoby już 0,5 V różnicy, wtedy to natężenie prądu by spadło do powiedzmy tych 2 A. Cel difference w tej chwili jest na poziomie 300 mV. Tak więc, jak widzicie, to natężenie spada. I to w pewnym sensie jest wada, która może mieć znaczenie dla niektórych osób. Już tłumaczę, dlaczego może to być przydatna informacja dla Was, ponieważ jeżeli macie mały pakiet, ten balanser na pewno szybciej wybalansuje Wam te nierówności pomiędzy szeregami. Zresztą to bardzo dobrze widać. Z tych 700 mV już się praktycznie zmniejszyło do 300 mV, ale to jest taki kop strzał, tak? Bo cały zestaw tych kondensatorów działa na rzecz tego najmniejszego szeregu i cały czas ładuje nam ten najmniej naładowany szereg. Jednak wraz ze spadkiem różnicy napięć
wydajność i moc balansera spada. Jeżeli nasz magazyn będzie mały, szybko go wyrównamy do tej małej różnicy i on sobie poradzi potem z tymi mniejszymi różnicami. Jeżeli nasz magazyn jest bardzo, bardzo duży, tak jak mój powiedzmy ma 45 kWh, to ten balanser na początku będzie fajnie wyrównywał, ale zejdzie do tej różnicy powiedzmy 0,5 V, może mniej i zacznie jego wydajność spadać. A wiadomo, taki duży magazyn po prostu już jest ciężej wybalansować bardzo małymi prądami. Z kolei balanser od Giantkey do samego końca, tak jak go ustawimy, czyli ustawiamy sobie różnicę 30 mV na magazynie i on do momentu uzyskania tych 30 mV różnicy będzie balansował pełną mocą, czyli 4 amperami non-stop. Więc jak widzicie, niby balanser aktywny pojemnościowy jeden i drugi, ale zasada działania już jest troszeczkę inna. Dlatego też tamten balanser zostawiony u mnie w magazynie na tych ogniwach 18650 dużo szybciej i dużo niżej wyrównał te szeregi w moim magazynie. Mam nadzieję, że taka informacja będzie dla Was przydatna, jeżeli chodzi o różnicę w pracy tych balanserów. Mi nie zostało nic innego niż zostawienie tego do rana. Rano tutaj sobie zajmę. Dzień dobry, mamy 6 rano, dzień następny. Jak widzicie, CL Difference 4 mV. A więc tak, mam już przygotowany znowu ten sam pakiet. Szeregi znowu są bardzo fajnie, że tak powiem, rozbalansowane. Różnica na szeregach 750 mV. To, co będę musiał zrobić niestety, to troszeczkę przykombinować z wtyczkami, ponieważ ten balanser jest 16S. Jak widzicie, zrobiłem taki myk. Musiałem tak niestety zrobić, ponieważ nie chciałem zmieniać kostek, ale podłączenie jest jak najbardziej prawidłowe. Musiałem po prostu dopasować poprzednie kostki 14S do nowego balansera 16S. CL Difference, jak widzicie, już bardzo fajnie spada, więc balanser jak najbardziej pracuje. Tutaj dużo fajniej to wygląda, jak widzicie. Mamy ponad 2,5 Ampera. Zostawię to tak. Ok, tutaj Wam pokażę, jak widzicie, różnica na celach już zbliża się do granicy 300 mV, a nasze natężenie prądu wyrównawczego jest na poziomie prawie 2 amperów nadal. Tak więc do zobaczenia rano. Poranek, dzień następny, jest 6:38. Jak widzicie, balanser świetnie się spisał. Mamy CL Difference na poziomie 3 mV, tak więc jest spoko. Słuchajcie, testy zakończone. Jeżeli chodzi o balansery aktywne pojemnościowe, ten mój stary oraz ten nowy, resztę zostawiam dla Was. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi balanserami. Byłem ciekawy, jak mają się te kondensatory po tych 3 latach pracy. 3 sztuki wylutowałem z 3 różnych szeregów, tak aby to były losowe kondensatory. 2 przetrwały moje testy, 3 niestety nie przetrwał. Podczas pomiaru na tym urządzonku wyrywałem z niego nogę, po prostu jak mierzyłem, pociągnąłem, kurczę, nóżka została w tym w urządzeniu. Próbowałem taką zastępczą nóżkę zrobić, ale niestety już jest coś w środku uszkodzone, więc nie jestem w stanie Wam pokazać. Ale ten kondensator miał w granicach 2200 z kawałkiem mikrofaradów. Musicie mi uwierzyć na słowo. Za to pokażę Wam te, które przetrwały moje testy. Musiałem przedłużyć nóżki, ponieważ na płytce jak są wlutowane, to te nóżki są króciutkie, więc musiałem po prostu tutaj dolutować takie przedłużenie. Nie powinno to wpłynąć na pomiar. A propos to, jak pamiętacie, mój projekt pod to urządzonko. Jest to GM328A, służy do pomiaru sprawności podzespołów elektronicznych. Bardzo fajna zabawka, przydaje się.
i testujemy. mF, lekko powyżej 2000. Czy po 3 latach użytkowania zużycie jest duże? To jest jeden z tych 3 kondensatorów. Kolejny kondensator. Mamy 2270, prawie 2300 mikrofaradów. Przypominam, są to kondensatory o oznaczeniu oraz o pojemności jakichś 2200 mikrofaradów. Ten aktualnie ma 2287. Tak więc wydaje mi się, że jak najbardziej kondensatory po tych 3 latach nie zużyły się aż tak mocno i na pewno nie mają takiego wpływu na prąd wyrównujący i nie powinno to być tą różnicą, którą zauważyłem pomiędzy tymi 2 balanserami. To tyle, jeżeli chodzi o test tych balanserów. Wnioski możecie wyciągnąć sami. Mi wydaje się, że ta konstrukcja jest jakoś jednak poprawiona i to jednak cały ten proces balansowania jest troszeczkę bardziej wydajny i lepszy. I wydaje mi się, że na ten wynik testu i większą sprawność tego balansera nie ma wpływu jego zużycie, ponieważ kondensatory są w bardzo dobrym stanie. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to postaram się przygotować taki krótki materiał. Wylutuję te wszystkie kondensatory, postaram się uszkodzić ich jak najmniej i przetestuję każdy jeden, który mi się oczywiście uda bez uszkodzenia wylutować i spróbujemy wyciągnąć jakieś średnie wnioski z tego tematu, czy te kondensatory po 3 latach pracy, a u mnie pracowały non-stop w tym magazynie, czy jakoś mocno się po prostu zużyły. Testowaliśmy w dzisiejszym materiale nowy balanser aktywny od G&K 16S. Niby taka sama konstrukcja, jeżeli chodzi o wizualne aspekty pomiędzy tymi balanserami. Różnica jest na pewno na oznaczeniu kondensatorów. Wrzucę Wam tutaj przebitki na zdjęciach, będzie to lepiej widać niż na materiale filmowym. Ale jak sami zauważyliście podczas testu, ten balanser balansowo dosyć niskim prądem w granicach zaczęło się od około 1 ampera i spadło tam delikatnie poniżej tego 1 ampera, już potem nawet bliżej 0,5 ampera. Za to ten balanser miał taką samą różnicę, około tych 300 mV. Jednak prąd balansujący był dużo wyższy, był w granicach 2,5 ampera i potem się utrzymał delikatnie poniżej 2 amperów. Takie losowe, wyrywkowe testy tych 3 kondensatorów wskazują, że te kondensatory są w dobrym stanie, więc wydaje mi się, że po prostu w tych nowszych balanserach może być troszeczkę to inaczej rozwiązane, jeżeli chodzi o jakieś algorytmy, sposób, w jaki po prostu ten balanser pracuje. I wydaje mi się, że ten jest po prostu sprawniejszy od właśnie tego mojego starego balansera. Ok, temat tych balanserów uważam za zakończony. To był test numer 2. Kolejny test, który pojawi się za tydzień, może troszeczkę dłużej. Zależy, czy będę miał dużo tego czasu, czy mniej, ale postaram się maksymalnie do 2 tygodni przygotować test tego indukcyjnego balansera. To będzie już nasz 3 balanser. Tak więc zapraszam Was na następny materiał. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Hej!